3 tygodnie temu przy blokach przy ulicy Obrońców Warszawy na drodze dojazdowej pojawiły się barierki. Mieszkańcy nie mogą stąd wyjechać ani dojechać do swoich garaży. Rolnicy, którzy tutaj mieszkają, mówią, że muszą 2 kilometry przebyć, żeby dojechać na swoją posesję. Muszą jechać w koło okrężną drogą, która daje przykład prosty, że dojazd do pracy na fermę zajmuje jeszcze raz taki czas. Dojazdu, paliwo idzie, wszystko idzie. Przecież ludzie tutaj dużo nie zarabiają, tu same emeryci, renciści w mieszkają. Niech pan powie, jak tu teraz przejechać? Nie dość, że we Wschowie nie ma gdzie jeździć, to jeszcze takie drogi są porozpieńczane. Najlepiej zrobić jednokierunkowych albo pozamykać. Tak jak to władze wszystko robią we Wschowie. No widzi pan, jak tu mam teraz przejechać? No, bardzo chore rozwiązanie w tym przypadku. Bo w przeciwnym wypadku musiałby pan ominąć tutaj. Nie chcę to ominąć, a teraz przyjechałem tutaj po to i jak mam teraz wjechać? Ani nie wjadę, nie nawrócę tutaj, bo jest za wąsko i jest po zawodach. Tam masz znak. A po drugie, ja tu mieszkam. I proszę podejść i nagrać na parapetach. Jest tyle kurzu. Droga była, kiedyś była betonówka. Zerwali, bo robili gaz. Płyty wywieźli, ślad po nich zaginął. Tyle było wojny u burmistrza o zrobienie tej drogi, tego odcinka drogi, żeby szło oni do garażu, żeby mogli dojechać, u mnie, żeby się nie kurzyło. To jest raptem ile? 150 metrów? Łatwiej było postawić barierę, utrudnić, żeby się ludzie kłócili, bo tu nie mają dojazdu. Ja się muszę z ludźmi kłócić, bo twierdzą, że to mój wymysł, że ja tu nie chcę, żeby tego. Niech sobie jeżdżą, proszę bardzo, zrobić 150 metrów drogi. Nie wszyscy mogą przejeżdżać. Mi to nie przeszkadza. Ja nie jestem za tym, żeby komuś utrudniać dojazd, przejazd. Ale byłem kiedyś u burmistrza, było zebranie. Poprosiłem go, żeby przyszedł przez tydzień chociaż pomieszkać tu. Jak koło siebie, to wszyscy tak szybko porobią drogi, wszystko. Ale tu jest hołota. Tutaj już koniec świata, za dupie. No to taka prawda. Tyle, ileż można chodzić. Chodziłem tu, zrobili garb jeden taki, o ten uskok. Myślałem, że to coś pomoże, jak jedzie młody, dorwie dobre auto. To jedzie, nie patrzy, jak będzie jechał przez to, nie? Czyli rozwiązaniem jest po prostu zrobienie drogi. Zrobienie drogi, tego odcinka drogi. Chodziłem już tyle razy i mówiłem utwardzenie, co zrywali ten asfalt. Chociaż tym, żeby tu zrobili, żeby się nie kurzyło. Nie, dalej gdzieś wywieźli czort wie gdzie, a tutaj mają w nosie. No to niestety, ale tak nie może być. Albo zrobią tą drogę, albo niech całkiem zamkną gdzieś tam, żeby... Tak nie może... No ja nie jestem, mówię za tym, żeby komuś utrudniać dojazd. Ale niech to zrobią ten odcinek drogi, żeby to było jakoś... A tu jest koniec świata, no przecież jak tu... Skoro ta ulica staje się ulicą taką właśnie przejazdową, z której korzystają nie tylko dla lokalnego ruchu mieszkańcy tego rejonu, nie służy tylko dojazdom do garażu, do posesji, to zaczyna być to problem, bo większe obciążenie ruchu to z jednej strony większy kurz, hałas, ale również szybsza dewastacja drogi, gdyż więcej pojazdów, a szczególnie cięższych, ciężarowych, które również zapędzają się w tamtą stronę, powoduje szybsze wybijanie się tych dziur w nawierzchni tłuczniowej. Stąd pomysł taki, aby uczynić tą ulicę typową, taką dojazdową, lokalną ulicą i stąd barierki uniemożliwiające przejazd z ulicy Rejmonta na ulicę Obrońców Warszawy bądź odwrotnie. Założenie było takie, że spowoduje to zmniejszenie ruchu, wyeliminuje ten ruch tranzytowy, a ograniczy ruch tylko i wyłącznie do lokalnego ruchu mieszkańców. No w tej chwili zaczynają płynąć w moją stronę sygnały poprzez media, państwo jesteście jednym z tych mediów, że to rozwiązanie nie przypadło do gustu mieszkańcom, że powoduje pewne trudności i nie jest dobrym rozwiązaniem. No, na pewno będę dążył w najbliższych dniach do tego, żeby z mieszkańcami tej części miasta się spotkać i uzyskać od nich bezpośrednio opinię. Zdemontowanie tych barierek to nie jest żaden problem, ani kwestia kosztów, ani jakby trudności i czasu. Jeżeli takie będzie stanowisko jakiejś większości osób tam mieszkających, to będą zlikwidowane. Natomiast na docelową nawierzchnię z odwodnieniem, z oświetleniem drogowym, niestety mieszkańcy będą musieli tutaj poczekać. Ale w sumie była tutaj droga betonowa cały czas zrobiona, nie? Jak zaczęli to wodociągi puszczać, to zerwali wszystko i w tej chwili tylko się nawozi. Nawieźli ta wszystka woda ze Szczegomia, no i co? To przejedzie jeden samochód, to jest siwy dym. Pan przyszedł przed deszczem, jak tu przejedzie jakieś auto, no to jest makabra, ja domu swojego nie widzę. Tylko ja nie widzę... Wyobrażam sobie, jak tu można mieszkać. Ja nie widzę tego, kto to budował tą obwodnicę.
Byliście Państwo tam zobaczyć? Z miasta wyjazdu nie ma. Nie ma. Asfalt nie może być. A z polnej drogi wjazd jest. Super. I tam nikt nie jeździ. I tutaj to samo. A tu zamknięte. Dochodzi do tego zamknięte. Przepisy unijne. Jakież to przepisy unijne? Jaka zdaje się obwodnica? To jest tylko wywalanie było pieniędzy, bo to obwodnica powinna iść do Głogowskiej tam, a nie przez miasto z powrotem z drugiej strony. I drogi pozamykali, wyjazd i wszystko tędy. I my jedziemy teraz tutaj. A nic. Nie, w koło miasta, żeby wjechać na obwodnicę, to jest jakieś 2-3 kilometry? Wyjście to jest wyjście burmistrza, który się po prostu zamiast zrobić drogę, no to po prostu no, lepiej to zamknąć i bez problemu jest, bez żadnego... No druty kolczaste założyć, odciągnąć raz i koniec, ja nie wiem, czy my była tutaj dwa dni temu pani redaktor z Radia Elka. Poszła do burmistrza w tej sprawie, to on stwierdził, że nie wpłynął żaden wniosek. I kiedy już było tyle zebrań, tyle razy się do niego chodziło, tyle razy było mówione i on nic nie wie na temat tej drogi. No to są jaja, normalne jaja. Przepraszam, że tak wyrażam, ale to jest... I nikt nie mówił o zamknięciu drogi, tylko o remoncie drogi. Żeby komuś utrudniać dojazd. Ale jakby było otwarte tam wjazd po prostu od razu na obwodnicę, to nikt by tu nie jeździł. No bo kto by tu jeździł? Bo to każdy się... Ktoś się pomyli, no trudno, jedzie tędy. No. I tak zostało tutaj. Tak. A już tak się przyzwyczaili, że już się nie mylą, tylko jeżdżą non-stop jeździli. A to teraz widzimy. No jeździ non-stop, bo jak jedzie tam, jest droga zamknięta na obwodnicę, to jedzie tędy. No niestety, bo innej drogi nie ma, nie? Tak naprawdę problem urósł do większej rangi w momencie, kiedy rozpoczęto budowę pierwszego etapu obwodnicy i została zamknięta, czyli stała się ślepą ulica Reymonta. Ta uliczka, droga, o której w tej chwili mówimy, stała się zatem taką ulicą no, tranzytową, objazdową, przez którą mieszkańcy tej części miasta pewnie próbują sobie skracać drogę, wyjeżdżając w stronę Sławy czy na Przyczynę Górną. No i wtedy zaczęliśmy zajmować się, można powiedzieć, na poważnie tym problemem. Doszło do spotkania w ratuszu z grupą mieszkańców. To było poprzedzone wystąpieniem na piśmie z wnioskiem o po prostu wybudowanie tam drogi z prawdziwego zdarzenia. Ja osobiście nawet złożyłem pewne deklaracje, że faktycznie to trzeba będzie zrobić. I przystąpiliśmy do projektowania. Mamy na dzień dzisiejszy wykonany projekt oświetlenia drogowego, bo następny problem, ta ulica nie jest oświetlona i w ciemnościach trudno zauważyć te dziury i kałuże, to dodatkowe utrudnienie. Tak, żeby przejechać, to tak jak tutaj mówiono, że trzeba jechać 3 km dalej, żeby objechać dookoła, nie? No to bez sensu, żeby po prostu jechać przez miasto. To jest po to droga, żeby ją zrobić, a nie zrobić tylko zamknąć i dalej przemyśleć. Ale Bogiem jest sobie lekceważy, to lekceważy ludzi i w ogóle wszystko, nie? Tyle było już razy się tam... To jest niemożliwością, żeby takie coś... Burmistrz to tak... Po prostu robi, nie? Burmistrz to tylko obiecuje. Przed każdymi wyborami, zresztą jak w całym tym kraju. Wszyscy tylko obiecują. To teraz wiecie, jak trzeba iść na wybory. Jak trzeba iść na wybory. A jeżeli tu już od 1952 roku ja tu mieszkam i tu był przejazd koło był przejazd. Każdy mógł, i tu jeszcze droga. Do tego był betonowa droga, bo tu jest woda jest i z gazem tego. I te płyty wzięli, wywieźli, poszły na Holzgas. To oczywiście nie były na kupę wywiezione, a tamtą zginęły, kurde. No i teraz mamy, co trochę to są dziury. I my tutaj z obrońcą Warszawy, zamiast jechać sobie tu, tak jak się należy, to musimy ponad 3 km w koło, kurde. No to gdzie to, kto to widział? To było podpisywane przez ludzi tutaj mieszkających dla burmistrza. Burmistrz sobie lekceważy tę naszą opinię. I powiedział, że nie ma pieniędzy, on tego tutaj nic tutaj nie zatwierdzał. A to ja nie rozumiem tego, jak to można takie coś robić. On ciągle twierdzi, że to jest nie jego droga. W planach ta droga należy do miasta. No to gdzie tu jest sens w ogóle? Natomiast utknęliśmy i to z powodów naprawdę niezależnych od nas przy projektowaniu samej drogi. Już okazało się, że działka, grunt, na którym ta droga się znajduje, chociaż od wielu lat jest jakby utrzymywana w porządku przez gminę, jest własnością Skarbu Państwa. Wystąpiliśmy zatem tutaj do wojewody lubuskiego o skomunalizowanie i taka decyzja jest już podjęta. Dzisiaj właścicielem jest gmina i pewnie będziemy w
kolejnym roku przygotowywać już projekt budowlany samej drogi. A jakbyście przyjechali, zobaczyli jak pada, jak deszcz pada. Piwnicach mamy. Zresztą burmistrz chyba wie o tym, nie? Tak. I teraz tutaj się z Rejmonta, z tej ulicy, idzie tą drogą wszystko na dół, pomiędzy garażami. Ja mam blok 25. Jak deszcz dobrze tak pada. Tak wody jeszcze tego, po kolana. No to gdzie my tu żyjemy? W jakim wieku, kurczę, będzie? No. To za Hitlera było trochę lepiej, jak teraz za Polskę, kurczę, blade, bo to człowieka to aż do góry mówią, to podnosi. Komuna, za komunę no. Żyli. Tutaj ja tu mieszkam. Ja rynno tutaj postawiamy, żeby ta woda tu odchodziła, bo wszystko idzie do piwnicy. Natomiast problem wody w piwnicach, no to jest tematem dla mnie nowym, w sensie takim, że do tej pory na ten temat nie rozmawialiśmy, ale znowu w przypadku intensywnych, zdecydowanych opadów jest to możliwe, że w niektórych miejscach w mieście, w niektórych budynkach ta woda do piwnic się dostaje. Jest to, myślę, problem istniejącej instalacji burzowej, czyli tej odwodnienia drogowego. I nawet gdyby to, nie wiem, była najnowocześniejsza, najbardziej wyczyszczona i zadbana instalacja, przy pewnych warunkach atmosferycznych, przy pewnej intensywności odpadów, nawet ona nie zawsze jest w stanie tą wodę odebrać. Tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły, ponieważ wymaga to jakby dokładniejszego rozpoznania tematu, natomiast nie jestem w stanie dzisiaj potwierdzić bądź zaprzeczyć, że akurat ta droga czy stan tej drogi ma jakiś bezpośredni wpływ na występowanie wody w piwnicach okolicznych budynków. Przepraszam, burmistrz się nie martwi o nic, bo nawet tych czterech rolników, co tutaj jest, nie? Oni mają tutaj działki, pola tutaj, z tej strony, nie? To oni muszą jechać przez miasto, najlepiej aby przez rynek burmistrzowi tam jechali. Muszą jechać tak, jak my objeżdżamy samochodem, czy kombajnem, czy... A jak nie, no to po działce. No to co? Powiedzieli, że pojadą z gnojem kogo burmistrza. Tam pojadą, bo nie mają kędy jechać. Władza jechała i widzi, że barierka stoi. Oni w protestie mają, że się ludzie przed znakiem stopu nie zatrzymują. A jakiego grzyba one tu jadą? Sama policja. Bo ja widziałem w którymś dniu, że tego trzy razy z tej strony przejechał, pojechał. Z drugiej strony też pojechał. No, to już jest władza, żeby kultury trochę w głowie nie miała. No to jest ciężko pomyśleć, kurde. Pod uwagę nawet to, jeśli nawet karetka pogotowia pojedzie. Przypuśćmy od tej strony od obrońcy Warszawy pojedzie. Droga zamknięta, będą musieli się cofać i jechać dookoła. W tym czasie człowiek umrze, bo niestety nie będą mogli dojechać. Nie? No i taka jest sprawa, co to więcej o czym będzie gadać. No, ale to jest wina wszystko burmistrza, nie tylko nasza, bo to jest burmistrza, bo on nic się nie stara, on nic po prostu w tym mieście nie się stara. On tylko patrzy na swoją kieszeń i na nic więcej. Żeby on miał dobrze, a nie ludzie. Tam, gdzie on mieszka na osiedlu, były chodniki zepsute. Kazał sobie zrobić, bo tam on tam mieszka, nie? Tam ma wszystko porobione. Ale tutaj już nie jego nie tyczy, bo to jest nie jego. No to jaki raz? To są inni ludzie. Gdyby ktoś tu z nas pracował tam w gminie, w urzędzie, to od razu by było zrobione. Nikt w tej gminie nie jest przeze mnie traktowany jak obywatel drugiej, pierwszej, czy trzeciej, czy jakiejkolwiek kategorii. Natomiast nigdy nie było, nie jest, jestem przekonany, że nie będzie takiej sytuacji, aby jakakolwiek władza samorządowa, burmistrz, rada miejska mogła odpowiedzieć pozytywnie na wszystkie wnioski i postulaty, podkreślam słowo wszystkie wnioski i postulaty zgłaszane ze strony mieszkańców. W takiej sytuacji, gdzie mamy drogę dojazdową do posesji, do garaży, do mieszkań, która nie jest z asfaltu, nie jest z kostki betonowej, nie ma chodnika, oświetlenia i odwodnienia drogowego, znajduje się wielu mieszkańców
miasta Wschowa i nie tylko miasta, bo również dotyczy to terenów wiejskich, ale jeżeli poprzestaniemy na mieście, to na obrzeżach Wschowy powstają ciągle osiedla domków jednorodzinnych i wiele uliczek osiedlowych ma nawierzchnię gruntową. I nie jest to jakieś szczególnie charakterystyczne dla Wschowy, bo można pokazać wiele takich miast, które właśnie na budujących się osiedlach ma taki stan dróg i to wcale nie oznacza, że mieszkający tam ludzie są obywatelami drugiej czy innej kategorii. No wszystko ma swój czas, jakąś swoją kolejność i jestem przekonany, że nieuchronne jest również wybudowanie drogi, ulicy z prawdziwego zdarzenia w tym miejscu. Natomiast nie jest to możliwe ani w tym roku i pewnie nie w przyszłym. Natomiast tak jak powiedziałem, będziemy starali się zakończyć przygotowania w postaci dokumentacji, skosztorysować to i zaplanować wykonawstwo w kolejnych latach. Burmistrz powiedział, że nie zrobi tej drogi, bo nie ma pieniędzy. Ktoś tylko wspominał, że o oświetleniu, że oświetlenie założy. Tyle, co słyszałem, nawet w radiu chyba mówili, że burmistrz powiedział, że nie ma pieniędzy, drogi nie zrobi, że oświetlenie mają tylko zrobić. To po co to jest oświetlenie potrzebne, jak nie ma drogi? No to już, jak już tak nie chce, że oświetlenie zrobi, to niech oświetlenie nie robi, a niech robi drogę. Żeby była droga była i było od tego, otwarcie. A oświetlenie to jak będzie miał pieniądze, to wtedy tyle lat my tu jesteśmy i nie było potrzeba oświetlenia, no to tu chodzi najwięcej o drogę, żeby tu dojazd był jak się należy. Pewne problemy należy rozwiązywać kompleksowo. Ja jestem przekonany, no, mówi mi to całe doświadczenie zawodowe i życiowe, że wybudowanie drogi bez oświetlenia dzisiaj może byłoby przyjęte z zadowoleniem, ale po bardzo krótkim okresie czasu pojawiłyby się głosy, dlaczego nie wybudowano tego oświetlenia i dlaczego nie zrobiono to za jednym razem. Gdybyśmy, nie wiem, wybudowali drogę z chodnikiem, a potem okazałoby się, że to oświetlenie drogowe musi być wybudowane w taki sposób, że trzeba rozebrać świeżo wybudowany chodnik czy część nawierzchni, żeby położyć kable, no to nie jeden człowiek i słusznie pukałby się w głowę i pytał o gospodarność, o zasadność takiego postępowania. Dlatego jeżeli my w tej chwili projektujemy nowe drogi, to zawsze robimy to kompleksowo, czyli i z odwodnieniem drogowym, i z chodnikami, i również z oświetleniem drogowym. Natomiast jest potem kwestia wykonawstwa, można to robić etapami, ale to po prostu jest nielogiczne i naprawdę kłóci się ze sztuką takie projektowanie i wykonywanie jakimiś kawałkami. Dokładnie tak samo postąpiliśmy przy ulicy Działkowej, tam jest też kompleksowy projekt, również z oświetleniem drogowym. Jestem przekonany, że jeżeli powstanie droga z oświetleniem, to na pewno spotka się to z zadowoleniem użytkowników tej drogi. Nie wcześniej jak w przyszłym roku wykonamy dokumentację dotyczącą drogi, która jest bohaterem naszej rozmowy. Natomiast jeżeli chodzi o czas realizacji, to przewiduję, że no najwcześniej bylibyśmy w stanie wykonać tam pracę w roku 2014.